Witam Państwa i zapraszam na kolejne Kulturogrady, a dzisiaj będzie muzycznie, bowiem powracamy do drugiej poznańskiej wiosny gitarowej. Poznańska wiosna gitarowa to ukochane dziecko Adama Sypniewskiego, muzyka, instrumentalisty, pedagoga i w końcu animatora kultury. Pomysł pojawił się z zeszłego roku, rzeczywiście. Czułem pewien niedosyt, dlatego że jako nauczyciel gitary widziałem, że tak koncerty okazjonalne, rzeczywiście z okazji powiedzmy Bożego Narodzenia, kończące rok nauki, to wszystko jest okej, ale brakowało mi jakiejś takiej konfrontacji, spotkania też z innymi gitarzystami, no przede wszystkim uczniami tych gitarzystów, którzy się wiem, że w całym Poznaniu po prostu uczą. Jest to naprawdę bardzo szerokie, no niemałe i czasami z dużymi umiejętnościami środowisko. To wszystko oczywiście zależy od zaawansowania i wieku. I postanowiłem jakby troszeczkę zamieszać palcem w mrowisku i pojawił się pomysł na konkurs. No długo szukaliśmy nazwy, w końcu stwierdziliśmy, no nadchodził właśnie maj, piękny. No i ustaliliśmy, że to będzie Poznańska Wiosna Gitarowa, gdzie będą mogli się spotkać wszyscy ci, którzy się uczą, niekoniecznie w szkołach. Poznańska Wiosna Gitarowa to impreza adresowana do amatorów, czyli osób nie uczących się w szkołach muzycznych czy akademii muzycznej. To ogromna wartość, bowiem ci ludzie są dowodem na to, że chcieć to móc. Byłam na takich zbiórkach słuchowych jeszcze. Tam taka druhna grała na gitarze i mi się to bardzo podobało i po prostu też chciałam. Zacząłem w drugiej klasie właśnie tak od jakiegoś czasu chciałem jakiś instrument grać. A że bardzo lubiłem gitarę, brzmienie gitary, to naciskałem rodziców, no i wyszło. No i akurat w drugiej klasie zmienił się tutaj pan prowadzący i od początku do teraz uczę się u pana Sypniewskiego. Druga klasa, trzecia, czwarta, od drugiego roku grania mojego wystąpiłem w pierwszym swoim konkursie. No, także bardzo lubię ten instrument. Niekoniecznie tylko ktoś, kto kończy szkołę muzyczną, otrzymuje dyplom tak zwanego muzyka zawodowego, ma prawo jakby do podkreślenia i do bycia gitarzystą potem w życiu późniejszym. Jest wielu przykładów takich muzyków, którzy po prostu zwyczajnie w świecie nie pokończyli nawet szkół muzycznych, a jednocześnie porobili kariery i są znani na całym świecie. I wydaje mi się, że tutaj w Poznaniu jest niesamowite zagłębie gitarowe, jeśli chodzi o gitarę. I trzeba to po prostu pokazać. Ktoś to musi po prostu tutaj motywować do działania. Boli mnie głowa i nie mogę spać. Jak dookoła wszyscy już posnęli. Nie mogę leżeć, a nie mogę stać. Mija ostatnia nocka w mojej celi, tylko noc. Ponieważ był to konkurs, dlatego trzeba było wyłonić kategorie wiekowe i tak jury oceniało solistów do lat 15 i starszych, ale także zespoły muzyczne. Do widzenia. Jak powiedzieli oceniający sędziowie, wybór najlepszych był naprawdę trudny. Mam wielką przyjemność przeczytać werdykt jury dzisiejszego konkursu. A zatem, jury drugiej poznańskiej wiosny gitarowej, jury w składzie przewodniczący Krzysztof Biały, członkowie Edmund Jarnicki, Paweł Frontczak i Oskar Stawno, po wysłuchaniu wszystkich uczestników konkursu i po dosyć burzliwej naradzie postanowiło przyznać następujące nagrody i wyróżnienia. W kolejności podam, tak jak uczestnicy występowali, grupa pierwsza, druga, trzecia, soliści młodsi, zespoły i soliści starsi.
W grupie pierwszej, czyli soliści do lat 15, trzecią nagrodę zdobywa Łukasz Pułkownik. Prosimy bardzo. Druga nagroda przypadła w udziale Kajetanowi Jeziakowi. Prosimy pedagoga. Pierwszą nagrodę w tej kategorii zdobywa Aleks Rybacki. Gratulujemy. Oto fragment występu zwycięzcy tej kategorii, czyli Aleksa Rybackiego. W grupie starszej trzecie miejsce zajął Krzysztof Bartosik, drugie Michał Przybył, a pierwsze Tomasz Raniszewski. Wyróżniono również duety Jana i Piotra Kałużnych, a także Wiktorii Fechner i Martyny Trojanek. To było piękne i wielkie święto gitarowe. W Kulturogradach to wszystko. Dziękujemy Państwu za uwagę. Do zobaczenia za tydzień.